Dziękuję mediom za przybycie na naszą konferencję. Szanowni Państwo, przed nami ostatnia prosta. Z tego miejsca chciałbym podziękować mieszkańcom za tak licznie okazywane wsparcie, dobre słowa. To bardzo ważne, zwłaszcza w tak trudnym czasie, kiedy wszyscy, łącznie z moją rodziną, z moimi dziećmi, atakowani jesteśmy nieprawdziwymi, zmanipulowanymi informacjami. To smutne, że ludzie nie cofną się przed niczym, aby zachować stanowisko, władzę, aby zrealizować swój cel, czy też zdyskredytować człowieka. 21 kwietnia podejmiecie Państwo decyzję, czy jesteście za obecnym sposobem zarządzania, czy też za realną zmianą. Szanowni Państwo, od samego początku nie zabiegaliśmy o poparcie polityczne. Zabiegaliśmy o Wasze zaufanie, o Wasze poparcie. Przedstawiliśmy Wam konkretny program. Program, który jest dopasowany do Waszych potrzeb. Program, który zrealizujemy. Wielu mieszkańców oczekuje ode mnie zajęcia jasnego stanowiska w kwestii budowy farm przemysłowych. Otóż od samego początku byliśmy przeciwni budowie takich obiektów w naszej gminie. Z tego miejsca deklaruję, że podczas mojej kadencji zrobimy wszystko, aby uciążliwe inwestycje typu fermy wielkoprzemysłowe powstawały w zgodzie z interesem mieszkańców, a nie wielkich korporacji. Dziękuję mieszkańcom za głosy w pierwszej turze, za zaufanie. Przed nami decydujące rozstrzygnięcie. Apeluję, proszę, udajcie się na głosowanie raz jeszcze. Gmina zasługuje na zmiany. Dziękuję.